Witajcie! W dzisiejszym materiale wymienimy pastę termoprzewodzącą w konsoli PS4 Pro. Na wstępie dodam, że zerwanie plomb gwarancyjnych wiąże się z utratą gwarancji. Do wymiany pasty potrzebne będą alkohol izopropylowy, pasta termoprzewodząca, śrubokręt Torx T4 i gwiazdkowy PZ2. Przy wymianie pasty warto dać większe termopady, które nakładamy na kości pamięci. Aby je wymienić, nie trzeba wyjmować płyty głównej. Wystarczy zdjąć osłonę płyty i mamy dostęp do termopadów. Przejdźmy teraz do procesu wymiany pasty. Wyjmujemy zaślepkę dysku i odkręcamy wkręt mocujący dysk. Po wyjęciu dysku przystępujemy do wykręcenia trzech wkrętów mocujących dolną obudowę konsoli. Zdejmujemy górną obudowę, zaczynając od tyłu konsoli. Gdy wszystkie zaczepy puściły, zsuwamy ją do przodu konsoli. Wypinamy wszystkie taśmy podłączone do płyty głównej. Nie zapominamy o przewodach anten Wi-Fi. Odkręcamy wszystkie wkręty mocujące osłonę płyty. Sprawdzamy, czy wszystkie przewody płyty zostały odpięte. Aby wyjąć płytę główną, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Chodzi o wyjęcie zasilacza, który znajduje się pod górną pokrywą konsoli. Aby ją zdjąć, odciągamy obudowę tak, aby zatrzaski wyskoczyły. Jeśli nie macie dość siły, możecie podwadzić obudowę plastikowymi płaskownikami. Wykręcamy wkręty mocujące zasilacz. Przy wyjmowaniu zasilacza nie zapominamy o wypięciu przewodu łączącego płytę główną. Odkręcamy osłonę pamięci. Pod spodem ukażą się termopady, które można wymienić na większe. Odkręcamy docisk procesora. Zaznaczamy elementy, dzięki temu wrócą na te same miejsca. Teraz najważniejsza rzecz. Zdejmując osłonę tranzystorów, podnosimy ją na środku. Podnoszenie jej z jednej strony skutkuje pęknięciem. Plastik odporny na wysokie temperatury jest bardzo kruchy. Płytę główną wyjmujemy zaczynając od przodu konsoli. Co do pasty i sposobu nakładania, proponuję obejrzeć popularne kanały o tematyce komputery i serwis. Osoby zajmujące się na co dzień takimi procesami mają dużą wiedzę związaną z jakością past i sposobem ich nakładania. Na zakończenie dodam, że aby ułatwić sobie proces skręcenia konsoli, dobrze jest opisać na kartce, co w danym momencie robiliśmy. Bardzo pomagają zdjęcia, dzięki nim większość wkrętów wróci na swoje miejsce. A teraz zgodnie z obietnicą pozdrawiamy FakoTV i Align. Męczyliście komentarzami o pozdrowienie? To pozdrawiamy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Z lewej, która jest lewa noga? A nie wiesz, która jest lewa noga? Mamy lewe nogi i prawe nogi, nie?